Kable grzewcze pozwalają rozwiązać problem zalegającego śniegu i lodu na krawędzi dachu oraz w rynnach. Problem taki może być spowodowany intensywnymi opadami śniegu, a także błędami w instalacji rynien i rur spustowych. Elektryczne kable grzewcze na rynnach i krawędziach dachu pozwalają na usuwanie oblodzenia, które zagraża przechodniom i niszczy elewację, a także znacząco obniżają koszty oczyszczania dachów w sezonie zimowym. Koszt godziny pracy kabli grzewczych zamontowanych na 20 metrach rynien to około 1 złotówki. Koszt ręcznego oczyszczania rynien to około 50 do 150 zł za godzinę. Prezentowane kable odporne są na promieniowanie ultrafioletowe, dzięki temu gwarantowany jest wieloletni okres użytkowania bez potrzeby demontowania kabli na okres letni. Nasz filmowy poradnik podzieliliśmy na 3 części. Kliknij odpowiedni przycisk na filmie, aby obejrzeć interesujący Cię fragment. Montaż kabli grzewczych na dachu, zasilanie i sterowanie kablami grzewczymi, dobór kabli grzewczych i osprzętu.